Witam was, moi drodzy, Jam to jest Ewosz, a to jest kolejny odcinek z Frostpunka. Moi drodzy, powracamy do naszej tutaj wspaniałej osady, z którą mamy ogromne problemy nie logistyczne, nie fizyczne, nie egzystencjalne, a raczej polityczne. I ta polityka i to niezadowolenie ludzi będzie mnie w tym momencie bardzo mocno napędzała do tego, żeby spróbować zrobić coś, co zwiększy moje poparcie, a nadzieję w tym momencie moich ludzi, bo mam 18 chłopa, który miałaby odejść, a ja na to bym nie pozwolił, a wy możecie stawić łapeczkę w górę i subskrybować kanał, jeśli wam się odcinek podoba. No i oczywiście musimy się zmagać z wszystkimi problemami, problemami dnia codziennego, chciałoby się powiedzieć. Tu niby nie mam ludzi, ale tak, tutaj jest, zrzucę dwóch. Tu dam, wbudowano strażnicę, no dobrze, muszę się chyba trochę cofnąć, jeśli chodzi o wszystkie moje tutaj zapisy, no ale no nic. Dwóch chłopa idzie, tu zaraz przyjdą ludzie i tu powinno być całkiem spoko. Myślę, że czy ja potrzebuję tą zmianę awaryjną tutaj? No chyba niekoniecznie. Czy gdzieś jest zmiana awaryjna? Nie. Ale na pewno potrzebuję zmiany awaryjnej w przypadku... Na zwolnieniu są jeden chłop, tak? No dobra. No dobra. Lżejsze sanie. To mi się podoba. Tutaj drewno jest ok. Na razie wszystko mamy pod kontrolą, słuchajcie. Nie mogę powiedzieć, przepraszam, nie mogę powiedzieć, że nie jest pod kontrolą, skoro jak na razie moi są, ludzie są mega zadowoleni, jeśli chodzi o temperaturę. Ale, w dupę jego mać. Ja bym jednak wolał chyba, żeby oni więcej mi węgla wydobywali niż wydobywali mi... Lodytycy zyskują zwolenników. No nie podoba mi się to. No nie podoba mi się to, tendencja zwyżkowa, co? Są siłę. Dobrze, muszę zrobić coś, co na pewno podbuduje moje morale. Podbuduje moje morale. Ciekawe, czy kapitan ma jakiś plan. Ja zawsze mam plan. Słuchajcie, zawsze mam plan. I teraz tak. Wyłącz. Ludowcy cali na śnieżny klif. Drewno, rdzenie, parowe, racje żywnościowe. Zbadajmy to. Weź zasoby. Dobrze. Dajmy dziennik. Zyskane zasoby. To mi się podoba. Teraz tak. Węgiel, zapas się skończył. Dobrze. Zmiany awaryjne będą przetrwać nieprzerwanie przez 24 godziny. No dobra, ale... I to mi się znów nie podoba. Bo minus 40, no to już jest problem. To już jest problem i to spory problem. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bowiem jak na razie ten chłop mi się weźmie za robotę. Żywności nadgodziny tak zasługują na to. Dobrze. Spróbujmy w ten sposób zadziałać. Trochę propagandowo. Łyczek kawki. I teraz tak. Potrzebuję wydobyć jak najwięcej węgla. Więc będę musiał chyba wykorzystać najmniej popularną jakby najmniej popularną decyzję, jaką mogę wykonać w tym momencie.
Zaraz, tu mam jedną tą, tu mam jedną tą. To ma w ogóle jakiś logiczny sens. Tutaj potrzebuję. Bo będę musiał chyba zrobić 24-godzinną zmianę w mojej kopalni węgla. Teraz tak, to mogę zmienić, to mogę... Nie, zyskam zasoby. Trzymaj działanie. Czy to ja mogę jakoś wyłączyć? Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Panujemy nad sytuacją. Na razie nie jest aż tak źle, jakby mogłoby się wydawać. Ja bym jednak preferował włączenie generatora. Bo... Poda mi trochę więcej ciepła. Jak to wygląda w tym momencie? Co my tu mamy? Kuchnię, No i to już wygląda lepiej przy minus 40. Więc nie jest źle. W lecznicy jest za chłodno, co? Dobrze, no to w takim wypadku postawmy tu gdzieś węzeł grzewczy. Żeby oni mogli sobie to zbudować. Że jeszcze jest badania zakończone. Dobrze. Dobrze. Ja bym spróbował teraz ruszyć, słuchajcie, z czymś zwiększeniem zasobu, zasięgu, przepraszam, węzłów grzewczych. Zapytacie się, Ewosz, ale po kiego walca masz to? No bo to zagwarantuje mi jakby zwiększenie wszystkich rzeczy związanych z czym? Z możliwością relatywnie używania wszystkich zasobów. Dobra, tu puśćmy sobie czterech chłopa. Tutaj mamy w pięciu na full do tej roboty. Tutaj puśćmy strażnicę. I tu też dajemy do strażnicy. Okej. Okay. Dobrze. Co się tu wydarzyło? Pomoc samą porę. Cieszę się, że wszystko się dobrze skończyło. Dobra. Coś, co spowoduje zwiększenie u mnie jakichkolwiek nadziei. Jeszcze jedną arenę walk byśmy zrobili. A zróbmy tu im arenę walk. Co my tu mamy? Nadgodziny, kiepska żywność, potrzeby. Dobrze. Jeżeli jesteśmy w stanie zaraz ruszyć z tematem związanym z żywnością, to na pewno to zrobię. Wykorzystajmy teraz maksymalnie zasoby. Wykorzystajmy maksymalnie to, co możemy w tym momencie wydobyć. W kwestii jakby, wiecie, możliwości, jakie oferuje nam w tym momencie rozgrywka, bo jakby wiemy, że tu mamy full załogę i jakbyśmy spróbowali postawić na przykład Nie kuchnię, nie chcę kuchni. Nie kuchnię. Patę myśliwych. Która z kolei da nam możliwość, wiecie, produkcji jeszcze więcej żywności. Mam w tym momencie 320 racji żywnościowych. Nie, ja chcę statystyki spojrzeć. Dotyczące jedzenia. Jesteśmy troszkę nad. Dobrze. Bardzo dużo węgla co robię? Wydobywam. Jakby... Nawet nie tyle, co pozyskuję. Niestety, chłopaki, musicie pracować 24 godziny na dobę. Niestety. Bo potrzebuję tego węgla. Zwiększenie węzłów grzewczych. Wiodący do kryjówki dzieci. Zbadajmy. Zaprowadź dzieci do miasta. Zaprowadź ich do miasta. Dzieci zawsze, one później będą... Te dzieci później dorosną.
Wiesz, o co chodzi. Dobra. Okej. Teraz potrzebuję opracować coś, co spowoduje u mnie możliwość zwiększenia wydobycia zakład, który można produkować automatony i inne zaawansowane technologie urządzenia. Nad tym w ogóle będę myślał za chwilę. Bazą terenową też będę myślał za chwilę. Chcę spróbować, znaczy spróbować. Mam plan taki, żeby robić z powierzchniowymi myśliwymi. Z powierzchniowymi myśliwymi, dlatego że oni dadzą mi teraz wszystkie rzeczy związane, wiecie, z czym? Ze zwiększeniem swojej pracy, tak? W sensie później będzie. Zapasy się skończyły. No właśnie, zapasy się skończyły. I mimo tego, że automaton tutaj sobie zbiera to. No to jednak nie mam już węgla. To mi się tak średnio podoba. To mi się trochę tak średnio podoba. Bo jednak trzeba będzie coś nad tym pomyśleć. Myślę nad tutaj pojedynki niektórych, nad któryś z tych praw. Nadzieja nieznacznie się zmniejszy. Bimber chyba będzie najrozsądniejszym wyjściem. Że ty puścił. Albo w sumie pojedynki. Bo pojedynki. Albo czekaj. Dodatkowi pacjenci będą zwiększali niezadowolenie. Nie, dodatkowe racje do chorych. To będzie dobre rozwiązanie. O, no. To powinno dać mi troszkę więcej. Wiecie, troszeczkę więcej pola do manewru. I to by mi zakupiło czas, który mi jest tak bardzo w tym momencie potrzebny. On tu potrzebuje po prostu zwykłych robotników, a nie tych. A nie. A nie tych. Dobra, puśćmy 3, przepraszam. Czy on podtrzymuje cały czas temperaturę? Nie, on się ochładza. On się ochładza. I to mi się trochę tak średnio podoba. Że on się ochładza, że nie mogę wybić się jakby z, wiecie, z tego zużycia, nie? Teraz myślę, jak to rozegrać. Żeby to miało ręce i nogi. Bo ile automaton się tutaj weźmie za robotę. Węgiel, zapasy się skończyły. No. Nie powiedziałbym, że tak się skończyły. Nie mogę zwiększyć jeszcze wydobycia. Nie mam nawet możliwości takich technicznych. W tym momencie. Tak. Niezadowolenie mi wzrasta. Kurczę. Dobra, muszę postawić gdzieś jeszcze jedną lecznicę. Może tutaj będzie rozsądne wyjście. Żeby postawić jeszcze lecznicę. Ja bym chciał jeszcze troszeczkę przeoszczędzić tego węgla. Tak przynajmniej do 60 jednostek, 80 może. Bo jednak wiecie. No gdzieś mi to spowoduje. Zimny dom, nadgodziny, niepopularna decyzja, zmiana awaryjna razy dwa. Ale tu się zmiana awaryjna już skończyła. Dobra. Odpalmy to. Na pierwszy poziom może. Na razie. Bo jednak chcę trochę przyoszczędzić tej mojej. Tej mojej, wiecie. Tego mojego węgla. Jakby na to nie spojrzeć. Tu wszędzie jest. Tu jest jeszcze trochę węgla.
Tu jest węgla fest, dużo, 90 tysięcy jednostek. Z drewnem będzie największy problem, to już widzę na 100%. Z węglem będę miał ogromny problem. A jak wygląda te wieże strażnicze w ogóle? A one sobie tutaj tak, mniej niż jedna, trzy mieszkańców, obecność sąsiadów czuwających na bezpieczeństwem, porządkiem. Okej. Więc tak to działa. No dobra. No dobra, zaraz przyjdą mi z zasobami. I to dużymi zasobami. Cztery rdzenie parowe chłopaki przyniosą. I to mi się podoba. Trochę węgla. Londyjczycy zyskują zwolenników. 30 chłopak. Dobrze, spokojnie. Zaraz się weźmiemy do pracy. Zaraz się weźmiemy do pracy. Włącz mi to. To niemożliwe. Zamknij pizdę, człowieku. Damy radę. Nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, jakby mogło się wydawać. Lecznica zaraz weźmie się za robotę. Czego generator mi się wyłączył? Może nie mam węgla. No ma to sens na przykład, nie? Ma to sens. No dobra. Nie pracuje. Dlaczego nie pracuje? Brak zasobów w zasięgu. Aha. Automatochoron zebrał wszystko, co było do zebrania. Okej, okay, i to mi się podoba. Przepraszam, telefon mi tej bzęcy. Nic tutaj interesującego nie ma, przepraszam najmocniej. Dobra. Generator wziął się za robotę. Czy ja tobie mogę jakieś zadania... I rdzenie parowe. Tu na razie nie mogę nic zrobić, ale tak. Tu dałbym, wziąłbym dwóch chłopa stąd. Tu bym puścił dwóch chłopa. Idź tutaj i działaj i z tym węglem wydobywaj z tego młota węglowego, bo to mi da naprawdę dobre statystyki teraz. Ty się wyłączyłeś na tym poziomie, jest tu zimno. No może jest, kurwa, zimno. No może jest, ale muszę przeoszczędzić trochę węgla, nie? Krzysiek. Na tym poziomie. Muszę utrzymywać na razie na pierwszym poziomie pary. Bo nie mogę sobie... Badania zakończone. Dobrze. Badania zakończone. Powierzchniowy myśliwy. Ocieplenie kuchni. Poziom ciepła. Ocieplenie placówek medycznych. Ocieplenie cieplarni. Baza terenowa. Zróbmy tą bazę terenową. Dajmy prawo do dodatkowych racji dla chorych. To będzie moja popularna decyzja. Zimny dom. Damy radę, nie jest źle. Nie jest źle. Mamy już 16 dzień, 16 dni, że tak powiem. Ale czy ja muszę tutaj inżynierów mieć? Tak, muszę mieć tu inżynierów, więc to mi w sumie nic nie da. Niech oni tutaj sobie pracują. Niech oni sobie tu pracują. Technologia kolejna będzie tworzona. I na spokojnie mogę pomyśleć teraz tak o wyłączeniu rdzenia. By trochę przeoszczędzić węgla. Bo funkcjonowanie węgla 24 jednostki na godzinę. No niestety musi tak wyjść. A ty ile wydobywasz? 50. To z węgla. A w stosie węgla. A automaton to sobie wszystko zbiera. No dobra. No dobra. I jakbym teraz puścił to w ten sposób. Muszę się bawić tym, niestety. Na czym bardzo mocno ubolewam.
Powiem. No niestety tak to funkcjonuje. Tutaj mam full opcję. Też jest full opcja. A jakbym postawił drugą kopalnię, czy ja mogę. Hangar myśliwych. To jest to. Okay, 40 drewna i 40 stali. Ale czy ja mogę postawić na przykład kopalnię węgla? Tutaj. Nie mam rdzeni parowych. Dobrze. Za chwilę będą rdzenie parowe. Przyniosą mi chłopaki zapasy i będą wszyscy ukontentowani. Ale na chwilę obecną, czy ja mogę na przykład postawić chłopakom baraki? Mogę, tu też mogę. O proszę. No i już to wygląda znacznie, znacznie lepiej. To wygląda znacznie lepiej. Wyślijmy gdzieś naszą ekspedycję. Obóz Amerykanów. Kilka dużych namiotów, żadne się do życia. Flaga amerykańska. Dobra, idźmy, zobaczmy co tam może być. Zobaczmy co tam może być. Teraz tak. I teraz tak. Zasoby. Czy ja mogę na przykład tu postawić tylko drugą kopalnię węgla? Mogę, tylko że nie mam ludzi. Mam 61 dzieci. Baza terenowa, badania zostały zakończone. Technologia, baza terenowa. Nie mam stali. Ok. To wiele wyjaśnia. Nie mam też ludzi, których mógłbym to tutaj obstawić, że tak powiem. Ale mam taką skromną nadzieję, że te dzieci kiedyś dorosną. Jak dzieci dorosną, to wtedy. Będę w stanie nad nimi zapanować jakby nad siłą roboczą. Tak? Ja bym chciał jednak nad czymś tutaj popracować jeszcze. Ocieplenie placówek medycznych, ogrzewanie, większa moc generatora, doskonalne grzejniki. Nie mam metalu. Huta para wykorzystuje parę do wydobywania rudy żelaza głębokich złóż i przyszłego jej przetwarzania. 7 dni w ciągu jednego standardowego dnia. Dobra. Róbmy tą hutę parową. Co tu się wydarzyło? Zimno budzi wzburzenie, kapitanie są, grzejemy domów. W ciągu 2 dni będzie ogrzać 7 domów, potem utrzymać się przy średnim ogrzeniu wszystkie domy. Okej. Okay. Dobra. Włączmy drugi poziom. Niech trochę to się zacznie działać tutaj. Też trochę będzie inaczej wyglądało. Im teraz będzie tu przyjemnie. Znośnie. No właśnie, znośnie. I teraz dobre pytanie, jak ja mam to rozegrać, żeby to miało ręce i nogi? Oni teraz nie pracują. Więc dla mnie rozsądnym wyjściem byłoby w pewnym momencie postawienie drugiej kopalni. By na zmianę rotować tym składem, który będzie miał możliwość. Kurwa, jest naprawdę źle. Jest naprawdę, naprawdę kurwa źle. Jest turbo źle. I to mi się fest nie podoba. Wypieprzą nas z tego stanowiska. Naprawdę. Wypieprzą nas z tego stanowiska.
tutaj zajmuję im teraz. Ale zaraz, jeszcze. Dobra, jeszcze te dwa byśmy unmodernizowali przy okazji. Jest tu w ogóle jakakolwiek. Ta wydajność jest taka mocno średnia, bym powiedział. Jest 23. Kurde, no. Nie miały te zapasy węgla kiedy się skończyć. On jeszcze trochę będzie dawał tego ciepła. Ale. No potrzebuję drugiej kopalni węgla i to fest, nie? Skoro to jeszcze będzie postawienie ich tutaj, bo to będzie jedna droga wtedy. Ja się zastanawiam. Kąt miałbym wykombinować teraz tak sytuację, żeby. Dobrze, wiem, że zapasy węgla się skończyły. Żeby ruszyć z produkcją w jak najlepszym momencie. Tak, bo na metal, znaczy na stal w zasadzie, nie mam co liczyć. W sensie takim, że no nie mam po prostu gdzie tego, jak teraz tego produkować, tak? Nie pracuje. Za zimno i nie udało się wznowić produkcji. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jereczku. Jeszcze niżej spadnie ta temperatura? No chyba se kpisz ze mnie w tym momencie, ziomuś. O kurwa. Wyjebią mnie jak nic. Ciężko chorzy. Bezdomnych 19 osób. Papara, papa, papa. Zaraz, jak to są bezdomni? Są baraki popostawiane. Też mi się tak średnio podoba w sumie. Dlaczego oni nie funkcjonują? Tak jak ja bym chciał, żeby oni funkcjonowali. Jak nic mnie wyjebią. Jak nic mnie wypierdolą na zbity pysio. No nic, zaczniemy najwyżej jeszcze raz. Nauczeni doświadczeniem. Bo inaczej się tego nie da nazwać w tym momencie. Dobra, czy ja jestem w stanie. Nie, nie jestem w stanie, bo nie mam tyle stali. Oczywiście, że nie mam tyle stali. Ile mam zapasu? Puśćmy to. Na mniej niż na godzinę. Ale to zawsze coś. Prawda? Bo nagle im się zachciewa pracować. Nagle im się zachciewa stwierdzenie. Kopalnia już pracuje. Okej. Okay. No, jesteśmy trochę uratowani. Trochę mi to dupę uratowało. Ale troszeczkę. Bo widzę, że już kopalnia stanęła. No, ja na samo rozgrzanie tego potrzebuję kupę energii, nie? I to trochę mnie martwi. Jeszcze ile? Potrzebuję 14 godzin, żeby móc wprowadzić nowe prawo. Populistyczne trochę prawo, to akurat może prawda. Ale, no cóż. Dobra, ja się zastanawiam nad tą kopalnią węgla. Dobra. Promolić. Zróbmy to tak. Doprowadźmy drogę. I coś będę teraz kombinował z innymi miejscami do pracy i tyle. Luwa, cześć, papa. Dwie kopalnie węgla powinny mi pomóc. Naprawdę. Jak puszczę to teraz, ja bym chciał tego mojego mecha oddelegować od tego
Żeby on się wziął za budowę tego. Dobra, puść mnie tu węgiel. Stal, rdzenie parowe, zbadajmy. Weźmy zasoby. Co tutaj mamy? Osada tymczasowa, choć widać dwa rzędy małych drewnianych chat, nie trzymam drzewnych dymów, wygląda za zbadą, ale tymczasową osadę. No Krzysiek, idź tam. Idź tam, a później wrócisz tutaj. Huta parowa, dobrze, badania zostały zakończone. No dobra, i teraz przydałoby się coś z tym wydobyciem surowców zrobić. Ulepszenie składu zasobów? Nie. Modernizacja tartaków? Nie. Masy nadrążące. Optymalizacja wysobów węgla. Wydajność kopalni węgla. Parowy kopalni węgla lub skąd kopalni węgla wzrośnie na 10%. O! I to mi się podoba. I to mi się podoba. Huta parowa. 40 drewna i 15 stali. No stal aż tak mocno na razie nie muszę nie będę narzekał. Bo jakby... No wiecie no. Nie jest to aż jakoś tak specjalnie dla mnie w tym momencie tragiczny sposób. Tragiczna sprawa. Ale na pewno bym chciał w niedalekiej przyszłości jakby... Jakby mając tą świadomość, co my tu mamy? Co my tutaj mamy? 25%. No właśnie, chyba zwiększę technologię potrzebuję. Tak. I coś było jeszcze. Retoria, właśnie. 70 jednostek węgla, jednostek drewna na 210 jednostek węgla. Potrzebuję 30 drewna i 30 stali. Dobra, i to chyba są w tym momencie dla mnie kluczowe plany. Bo jak zbuduję to, to wtedy przerzucę, powiedzmy, stąd trzech chłopa. Tak. Z młota węglowego też trochę chłopa przerzucę. Żeby móc sobie... zwiększyć zasoby węgla. Żeby móc zwiększyć tą produktywność, prawda? Bo najlepszym rozwiązaniem byłoby w tym momencie zrobić to, żeby jak w jakikolwiek sposób czego drzesz pizdę? Teraz, żeby zrobić w ten sposób, żeby stąd weźmiemy trzech, powiedzmy, stąd weźmiemy dwóch, z młota parowego weźmiemy tylu i myk. Dobra. Za to ty bierz się. Nie pracuje. Skończyły się zasoby węgla. Dobrze. Drewna. Ty weź się za to. Rozbierajmy to. Rozbierajmy to. I teraz tak. I teraz tak. Będę potrzebował tutaj postawić trzech chłopa. Tu postawić sobie kolejnych chłopa. Tu postawić sobie kolejnych chłopów. I na pewno będę potrzebował teraz zrobić tak, żebym mógł postawić tutaj sobie. Modernizacja tartaków została zakończona. I to mi się podoba. Optymalizacja wydobycia węgla. Jeszcze nie mogę, mam za mało stali. Dobrze. Ale, czy mi tak stal jest potrzebna, ja bym wtedy ruszył z budową retoriu. Właśnie, zbieramy terytoria. Mam ilu chłopów bezrobotnych? Kilku chłopów jest bezrobotnych. I to jak na razie daje mi bardzo duże pole do popisu. Tak?
O, jeszcze tu trochę mam tego drewna do przerobienia. Jednak mając to wszystko na uwadze, to ja jednak postawię kolejny barak. Może to jest dublowanie kosztów, ale mając to na uwadze, muszę wziąć też jakby mieć świadomość taką, że spowoduje mi to nie połączone z generatorem. Halo. Potrzebuję ulicy. Potrzebuję wybudować ulicę. Oni mi tu wezmą się za robotę? Dobra. Wezmą się za robotę. Optymalizacja. I chcę i się boję. W sensie wolę mu chyba retorię postawić. Naprawdę, bo tego drewna mam naprawdę sporo. Spójrzmy sobie w statystyki. Dobra. Puśćmy tak. Tymczasowa osada. Drewno, rdzenie parowe. Zbadaj. Weźmy te zasoby. Osada otoczona niskim murem, ani w śladu dymu. Osada na brzegu czy widzimy jakiś odblask, czyżby to była woda. No puść tam go, Krzysiek. Niech on tam sobie idzie. Zobaczmy. Może to spowoduje mi jakiś wzrost nadziei. Wzrost nadziei u mnie. No i oni niech wrócą teraz do chałupy. Dobra. Czy ja mam wystarczająco zasobów? Nie, no mam za 3 jednostki stali mam za mało, no naprawdę. Słuchajcie, naprawdę. Pracownicy. Nie pracuje. Dobrze, zaraz będzie pracować. Spokojniej. Bierz się do roboty, automatonie. Dobrze, zapasy węgla się skończyły. I zróbmy jeszcze tak drogę. I tak drogę. Teraz sobie tutaj będzie hasał radośnie. Żebym mógł sobie wprowadzić na przykład nowe prawo. Idea. Poranny apel. Z nieznacznie zrośnie nadzieja. Podpiszmy to. Każdy będzie przeznaczał porannego apelu, który doda mieszkańcom otuchy. Tak, dokładnie. Motywacja. Motywacja jest bardzo, bardzo ważna w wszelkich takich, wiecie, konfliktach zbrojnych, ja bym powiedział nawet. No dobra. Dobra, dobra. Temperatura spada i to też dla mnie nie jest dobry omen. Tutaj w ogóle jeszcze o 2 poziomy, to będzie minus 80? Bo do tych minus 40 jestem w stanie się jeszcze przyzwyczaić. Muszę tak to zrobić, co na mniej niż godzinę nawet, nie? Balansuję na takiej granicy. Balansuję na takiej granicy wszelkich rzeczy związanych z wykorzystaniem surowców naturalnych, naprawdę. Bo z tym węglem to jest padaka. On teraz będzie to zbierał. Napis na murach. Kapitanik to zamazał na murach. Niech straż miejska. Nadzieja nie zacznie się zmniejszyć. Nadzieja się zmniejszy. To jest. O kurwa. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się nie podoba. Spore tarapaty w tym momencie.
Naprawdę. Spore tarapaty wpadłem, jeśli chodzi o... Jak zejdzie do minus do 15% mocy, jakby wygaszenia, to go odpalę znowu. To też jakby mi się wydaje, że automaton powinien troszeczkę też moich zasobów... zasobów przyjąć. Wydobywamy węgla tyle, a tyle. Kurde, no bela kaczka, no naprawdę. No z jedzeniem nie jest aż tak źle. Na początku myślałem, że z jedzeniem będzie wielka padaka. Ale nie jest źle. I zyskują zwolenników. Na razie nie jest aż tak źle. W sensie, dobra, odpalmy ten rdzeń parowy. Kim stąd uciekać? Nie musi stąd nic się uciekać, Krzysiek. Naprawdę. Ja sobie poradzę. Kopalnia ruszyła z robotą. Ta zacznie robotę o 8. Więc za 2 godziny. Ta powinna w tym momencie wydobyć już trochę tego węgla. No dobra. Dobra. Trzeba powiedzieć prawdzie w oczy. Jesteśmy w czarnej dupie. Trzeba powiedzieć prosto w twarz. Ja będę teraz chciał tę retorię postawić. Tutaj. Dlaczego? Dlatego, że produkuje sporo drewna. I jak jeszcze zwiększę wydobycie tego węgla, to jestem w stanie... drewna, przepraszam. To jestem w stanie jakby zoptymalizować swoje zużycie jakby zużycie i wykorzystanie wszelkich rzeczy związanych z z drewnem na korzyść tego, że właśnie będę miał optymalizację wszystkich kosztów produkcji jakby, tak? Dobra, tutaj potrzebuję tego, tu potrzebuję tego. Na razie nie mam zasobów, przede wszystkim stali, która mogłaby mi pozwolić na zwiększenie zasobów. Zwiększenie jakby technologiczne. Zwiadowcy, osada rybacka, zobaczmy. Rdzenie parowe, zbadaj. Zostaw osobę nietkniętą. Zdobądź do zasobu, ale stracimy możliwość założenia tutaj obozu terenowego. Drewno i rdzenie parowe. Dobra, zróbmy tak. Wracaj do miasta. Co ty wiesz ze sobą? 4 rdzenie, trochę węgla. Okej. Nie jest tak źle, jakby nie mogło być gorzej. No i znowu musimy się teraz pobawić w zarządzanie zasobami ludzkimi. Tu potrzeba tylko 5 pracowników, tak? I czekaj. On tutaj może pracować? Ty pierdupca, że on może tu pracować. Ty, ale beczunia by była. Dobra. I jak to wygląda? Jak to wygląda w statystykach? Rację to nie. No jestem, wybywam 1000, a zużyłem 1400. No jest źle. Nie jest źle, ale gdzie jest mój automaton? To mnie najbardziej interesuje. Robaczku. On tam do środka wlazł. Okej. Okay. On tam do środka wlazł. Dobrze, i to mi się podoba. On tam będzie funkcjonował sobie w środku. A nie, on tu przylazł. Okej.
No nie jest w tym momencie, nie jest aż tak źle. 1006. Bum, bum, bum. Dobra, wyłączmy tą zmianę dłuższą. Tu normalnie zaczniemy od 8. Tu też zaczynajmy od normalnej godziny. Nie popadajmy w paranoję. Zawsze mogło być gorzej. Gdzie jeszcze mam nadgodziny? W trzech miejscach. Gdzie mam nadgodziny? Dobra, tutaj. Wow, tutaj muszę przez te chmury się przebijać. Tutaj. I tutaj. Dobra. Okej. Okay. Brak opieki medycznej. Kiepska żywność. No dobra. To są moje w tym momencie największe problemy. Największe moje problemy to będzie teraz optymalizacja z węglem. Znaczy optymalizacja kosztów związanych z węglem. O, oni tu sobie spokojnie to będą wydobywać. I zbieracze. Myk, pykło. On to będzie sobie tutaj. No na to się jakby tak opasł i będzie teraz to tutaj nad tym pracował, nie? Okej. Okay. Nie wygląda to na razie aż tak źle. Wydobyłem 938, a potrzebuję 1000. Zmniejszyło mi się wydobycie. Tu mam 10 na 10, tu mam 10 na 10 i tutaj mam maksymalny zasięg. Tak? Więc no... bym powiedział, że tak średnio. To ja mogę postawić im, żeby oni się cieszyli. Czy gdzieś nie ma ludzi w zasięgu areny walk? Proszę. On tu będzie pracował? Będzie pracował. Tylko jest pytanie na 3 godziny. Co tu się wydarzyło znowu? Decyzja, że garstka pozyskana do tłumu przemawia jeden z Lodyńczyków wzrośnie liczbę Lodyńczyków. Wymaga posterunku, rozgonimy tłum. Nie miałem innej możliwości zupełnie, wiecie? Żadnej. Dobrze! My na tej nocy będziemy kończyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na fanpage. I trzymajcie się, na razie. Do następnego razu. Pa, pa!